Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja będę mówił o czymś, co się wydarzyło już troszkę później po Jałcie. Czyli jakby mój referat chronologicznie być może powinien być na końcu, no ale jest teraz. Także będzie to taki, powiedziałbym, sequel w stosunku do tego, o czym będziecie Państwo słuchać jutro. Proszę Państwa, idea Międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa swoistej ulepszonej Ligi Narodów zajmowała w planach rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie dotyczących ładu powojennego dosyć istotne miejsce. Rząd przyjął bardzo pozytywnie podpisanie Karty Atlantyckiej w sierpniu 1941 roku. Miesiąc później złożył deklarację o przystąpieniu Polski do tej karty, o przyjęciu zasad Karty Atlantyckiej. W styczniu 1942 roku Polska stała się jednym z 26 państw sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych, która formalizowała z punktu widzenia prawa międzynarodowego współpracę koalicji antyhitlerowskiej. I zarówno premier Sikorski, jak później premier Mikołajczyk podkreślali niezmiennie, że Polska jest jednym z Narodów Zjednoczonych, jak określano właśnie państwa sygnatariuszy tej deklaracji. I lansowana bardzo mocno przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta koncepcja powołania, jak wtedy mówiono, Powszechnej Organizacji Bezpieczeństwa Miłujących Pokój Państw, nabrała konkretnych kształtów na konferencji w Dumbarton Oaks pod Waszyngtonem, która zakończyła się na początku października 1944 roku. Opracowany został wówczas wstępny projekt statutu tej organizacji. I te propozycje zostały przekazane Narodom Zjednoczonym, w tym rządowi Polski, i trzeba powiedzieć, że wzbudziły one po stronie Polski ogromne obawy i niepokój, wywoływały rozmaite krytyczne komentarze. Rząd Polski powołał specjalną międzyresortową komisję dla spraw Światowej Organizacji Bezpieczeństwa, która miała zająć się przygotowaniem polskiego stanowiska. W jej skład weszli przebywający w Londynie eksperci od prawa międzynarodowego. Rząd Tomasza Ciszewskiego, który powstał pod koniec listopada 1944 roku, co do zasady nie zmieniając pozytywnego polskiego stanowiska wobec tej idei Powszechnej Organizacji Bezpieczeństwa, podjął bardzo szeroko zakrojoną akcję informacyjną, propagandową dotyczącą tych propozycji, tego projektu z Dumbarton Oaks. Wydano szereg broszur w języku angielskim przygotowanych przez specjalistów od prawa międzynarodowego. Ambasador Cichanowski inspirował skutecznie bardzo nawet taki wielki artykuł na dwie szpalty na pierwszej stronie w New York Timesie. Propozycje polskie czy komentarze polskie zostały przekazane rządom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych państw należących do Narodów Zjednoczonych. Wyszła też taka broszura zawierająca stanowisko polskie Polish Amendments to the Dumbarton Oaks Proposals. I generalnie wszystkie te teksty, jakby treść, które one zawierały, da się streścić w tytule jednej z tych broszur, właśnie napisanej przez Aleksandra Bregmana. Appeasement Charter. Is it an appeasement charter? Traktowano generalnie propozycję z Dumbarton Oaks jako mniej lub bardziej zawoalowaną próbę stworzenia nowego monachium, kontynuowanie epizmentu. Wskazywano na to, że te propozycje co do zasady przekreślają zasadę suwerennej równości państw. Tutaj pierwszy z referentów mówił, że jest ta w karcie Narodów Zjednoczonych, która jest powieleniem de facto tych propozycji z Dumbarton Oaks. Na samym początku jest wskazana zasada suwerennej równości państw. Tak? To się oczywiście nie da logicznie wytłumaczyć, biorąc pod uwagę napisaną w tej samej karcie i zapisaną w tych samych propozycjach w Dumbarton Oaks propozycją, aby była Rada Bezpieczeństwa, która będzie miała z 5 stałych członków, wówczas jeszcze 4, tak, bez Francji. Co więcej, ci stali członkowie będą mieli prawo weta, czyli będzie obowiązywała zasada jednomyślności. Czyli mamy suwerenną równość, a jednocześnie są równi i z założenia równiejsi. Tak?
Wskazywano na dominację mocarstw tych reprezentowanych w Radzie Bezpieczeństwa kosztem interesów państw mniejszych. I proszę Państwa, w dniu, kiedy New York Times publikował polskie propozycje, to był dokładnie ten dzień, kiedy trzech starszych panów na Krymie podjęło te zobowiązania, które znamy dzisiaj jako postanowienia krymskie, czy komunikat krymski. Tak? Tamże właśnie na Krymie ustalono też, że ta konferencja, na której powołana zostanie ta Powszechna Organizacja Bezpieczeństwa, zostanie zwołana do San Francisco na 25 kwietnia. Jednocześnie podjęto zobowiązania czy porozumienie dotyczące kształtu nowego rządu polskiego. Ja nie będę mówił, jakie to były zobowiązania, bo to szeroko, pewnie wszyscy Państwo wiedzą, ale na ten temat będzie mówił kto inny. Natomiast jakby stało się jasne, że do San Francisco no raczej nie pojedzie rząd Rzeczypospolitej Polskiej urzędujący w Londynie. Mocarstwa dały sobie 10 tygodni na sformułowanie całkiem nowego polskiego rządu. Całkiem nowego albo nieco nowego. Tutaj był jakby spór. I w tej sytuacji pierwotny skład delegacji polskiej, która miała pojechać do San Francisco, tam miał pojechać minister spraw zagranicznych Adam Tarnowski, minister informacji i dokumentacji Adam Pragier i ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Edward Graczyński. A ten skład oczywiście stał się nieaktualny. 5 marca te cztery mocarstwa, czyli Związek Sowiecki, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Chiny, wystosowały zaproszenia na konferencję do 39 państw, 39 rządów narodów zjednoczonych, oczywiście bez Polski. Proszę Państwa, no była to decyzja kuriozalna całkowicie. Aż pomijam, że to tam te elementy takie, powiedziałbym, sentymentalne, że to pierwszy kraj, który stawił opór nazistom, sygnatariusz Karty Atlantyckiej, ale to był, proszę Państwa, rząd, który był uznawany przez wówczas wszystkie państwa koalicji antyhitlerowskiej i wszystkie państwa neutralne poza Związkiem Sowieckim i Czechosłowacją. Później, jeszcze zanim się rozpoczęła konferencja, także titowska Jugosławia uznała rząd warszawski. Proszę Państwa, ten rząd przecież sprawował kontrolę, czy też inaczej, 200 tysięcy mniej więcej ponad, tak, żołnierzy, marynarzy, lotników, którzy walczyli wówczas na rozmaitych frontach, uznawało zwierzchnictwo tego rządu. Z drugiej strony wysłano zaproszenia do państw, które właściwie w ostatniej chwili przyłączyły się do wojny po stronie zwycięzców właśnie po to, żeby być zaproszonym do San Francisco. No, na przykład Arabia Saudyjska, proszę Państwa, przyłączyła się do karty, proszę Państwa, 1 marca. Większość z państw Ameryki Łacińskiej uczyniła to w lutym. Co więcej, dopuszczono do udziału w konferencji ostatecznie Białoruską i Ukraińską Republiki Sowieckie, tak? Które znów formalnie podmiotowość prawno-międzynarodową, czyli prawo legacji, formalne, tak? Wysyłanie ambasadorów, przyjmowanie ambasadorów, podpisywanie traktatów, one uzyskały parę miesięcy wcześniej. No, zebrał się Wierchowny Sowiet i uznał, że Republiki Radzieckie mogą już. Tak? I na tej zasadzie Sowieci domagali się na początku 16 głosów w przyszłej ONZ, no, a później łaskawie zredukowali swoje żądania do 3. I to zostało zaakceptowane. Bo praktycznie to były przecież 3 głosy. 12 marca polski rząd na uchodźstwie wystosował jednobrzmiące noty protestacyjne do państw zapraszających, podane do wiadomości pozostałych rządów Narodów Zjednoczonych. Oczywiście to żadnego skutku odnieść nie mogło praktycznego. Jednocześnie w środowisku MSZ-u londyńskiego powstała koncepcja wysłania do San Francisco takiej delegacji nieurzędowej, która by reprezentowała formalnie Polskie Stowarzyszenie Ligi Narodów. Zwolennikiem tej koncepcji był Zygmunt Nagórski senior, który był szefem tego stowarzyszenia. I co ciekawe, proszę Państwa, w skład tej delegacji miał wejść między innymi jako sekretarz kapitan Jan Nowak. Ten pomysł został oprotestowany przez ambasadora polskiego w Waszyngtonie, Jana Cichanowskiego, który argumentował, że to właściwie nic nie da. Praktycznie nie będzie miało żadnego znaczenia, zirytuje tylko Amerykanów, utrudni akcję Kongresu Polonii Amerykańskiej, który chciał swoją delegację wysłać.
i może paradoksalnie przyspieszyć tworzenie rządu polskiego, no tego według formuły krymskiej. I że właśnie ten pusty fotel w San Francisco jako taki wyrzut sumienia będzie lepszym rozwiązaniem. I ostatecznie do Kalifornii pojechał Besterman jako oficjalny korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej. To bardzo sprawny dziennikarz, miał bardzo dobre stosunki z amerykańskimi politykami i dyplomatami. No, najlepszy dowód, że po wojnie był stosunkowo wysokim urzędnikiem Kongresu Stanów Zjednoczonych. I on na bieżąco informował Cichanowskiego o tym, co się dzieje na konferencji. Cichanowski przygotowywał raporty, wysyłał je do Londynu. W tych działaniach wspierał go też konsul generalny Polski w San Francisco, Władysław Sokołowski. Był też w Kalifornii Felix Gross, socjalista, federalista, redaktor New Europe, który próbował wykorzystywać swoje kontakty, jak mu się wydawało, szerokie dla budowania polskiej pozycji. Jednocześnie minister Pragier wysłał swoją indywidualną jakby delegację nieoficjalną. Wysłał dwóch doświadczonych dziennikarzy zatrudnionych w jego ministerstwie, czyli wspomnianego już tutaj parokrotnie Aleksandra Bregmana i Zygmunta Lityńskiego. Oni mieli oficjalne akredytacje ze strony brytyjskiej wydane. Bregman to był zresztą jedyny dziennikarz, który przez cały czas trwania konferencji był w San Francisco. Był właściwie takim podstawowym źródłem informacji dla Polaków za granicą o tym, co się na tej konferencji dzieje, ponieważ on wysyłał praktycznie codziennie takie depesze telegraficzne, które były publikowane in extenso, ewentualnie jakoś tam redagowane w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza, gazecie londyńskiej. No i to było takie właściwie główne źródło informacji tego, co się na tej konferencji dzieje. Zresztą no, owocem tych jego obserwacji, spostrzeżeń była książka wydana krótko po wojnie, Dzieje pustego fotela, której tytuł pozwoliłem sobie zapożyczyć jako tytuł mojego wystąpienia. Był też w San Francisco wysłannik Stanisława Mikołajczyka Witold Kulerski. No, wszyscy ci panowie próbowali rozmaite działania lobbystyczne prowadzić, spotykali się, rauty, wystąpienia, spotkania mniej lub bardziej oficjalne. Nawet Bregman i Lityński wystąpili w radiu. Wystąpili w radiu amerykańskim w takiej debacie ze zwolennikami rządu lubelskiego, czy wówczas już warszawskiego. Przy czym, żeby było zabawniej, to nie byli Polacy, tylko Amerykanie. No, Amerykanie i Brytyjczyk, komuniści po prostu, którzy bronili no, tej opcji warszawskiej. To było dosyć szeroko transmitowane w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wszystkie te działania w zasadzie były skoncentrowane nie tyle na uzyskaniu zaproszenia dla polskiego rządu do San Francisco, ile na zablokowaniu udziału tego rządu, no nazwijmy to, lubelskiego czy warszawskiego. Odrębną delegację wysłał Kongres Polonii Amerykańskiej, który potencjalnie miał szersze możliwości działania. Zgodnie z uchwałą Kongresu w tej delegacji wziął udział prezes Karol Rozmarek, wiceprezes Franciszek Januszewski, jeden z dyrektorów Ignacy Nurkiewicz. Pojechali także przedwojenni sanacyjni ministrowie, którzy byli doradcami Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, czyli Ignacy Matuszewski i Henryk Floyer Reichmann. Wspierał także kongres swoją wiedzą, doświadczeniem, kontaktami Oskar Halecki. Był też z ramienia KPA dziennikarz Karol Burke, który miał oficjalną akredytację i on wedle niektórych przekazów miał sformułować plan działania kongresu podczas tej konferencji. Natomiast to ciągle były to działania nieoficjalne bardzo. Tak? Kongres skupiał się na wysyłaniu rozmaitych memoriałów, tak? Czyli 3 maja wysłano memoriał do Stettinusa z prośbą o uzyskanie od Mołotowa informacji na temat losu 16 polskich przywódców, którzy ponad miesiąc wcześniej zniknęli i nie wiadomo było, co się z nimi dzieje. Tutaj niektóre źródła przypisują kongresowi zasługę w tym, że tegoż właśnie 3 maja Mołotow ujawnił, co się z tymi 16 stało. Natomiast no, według źródeł dyplomatycznych to Stettinus już wcześniej, 2 maja, takie pytania dosyć natarczywie Mołotowowi zadawał. Po ujawnieniu losu z 16 kongres zwołał taką potężną konferencję prasową. Wysłał kolejny memoriał do Stettinusa opracowany przez Matuszewskiego i Reichmana, który
no, ujawniał cele polityki sowieckiej, wyliczał te wszystkie pakty, które Związek Sowiecki złamał, domagał się odwołania postanowień jałtańskich, zaproszenia rządu polskiego do San Francisco, zwolnienia 16, no, to miało dosyć duży rezonans. Tekst tego memoriału był opublikowany w formie płatnych ogłoszeń w prasie centralnej, nowojorskiej, waszyngtońskiej, też w prasie stanowej. Także powiedziałbym, no jakieś publicity było, natomiast no znów realnych żadnych konsekwencji mieć to nie mogło. Jak podsumował konferencję Frank Januszewski, to był to epizmet prawdopodobnie gorszy od monachijskiego. Tak napisał w Dzienniku Polskim w Detroit. No, proszę Państwa, jeszcze jedno takie symboliczne wydarzenie miało miejsce, o którym warto wspomnieć. W czasie konferencji koncertował w San Francisco Arthur Rubinstein, właśnie w tym gmachu opery, w którym odbywały się obrady. Wszedł na estradę, były wszystkie flagi za wyjątkiem polskiej. I Rubinstein zbulwersowany powiedział, tutaj powinien być mój kraj, mojego kraju nie ma. I zagrał hymn Polski, na co publiczność wstała i zgotowała mu standing ovation. No, oczywiście piękny gest artysty, natomiast znów bez żadnego konkretnego znaczenia, zresztą też bez konkretnego takiego naprawdę, naprawdę on politycznie neutralny, ponieważ brawo mógłby bić Rubinsteinowi zarówno senator Vandenberg, jak i ambasador Gromyko tak naprawdę był. To nie było, ten protest nie był jakoś szczególnie skonkretyzowany. I tak naprawdę, proszę Państwa, kwestia obsady polskiego fotela w San Francisco pozostawała całkowicie i wyłącznie w gestii Sowietów i Amerykanów, coraz mniej liczących się ze zdaniem Brytyjczyków. Wysiłki polskiej dyplomacji, która próbowała znaleźć poparcie no, praktycznie we wszystkich zakątkach świata. No. Przede wszystkim liczono na kraje Ameryki Łacińskiej. No, spełzły na niczym. Było dużo ciepłych słów, nieoficjalnych deklaracji poparcia, ale niewiele z tego wychodziło. Takim dosyć zabawnym pomysłem był pomysł polskiej delegacji mieszanej. Zgłosiła go osoba dosyć poważna, bo to był Sol Blum, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. On miał taki pomysł, żeby przyjechał po 3 osoby z Lublina czy Warszawy i 3 osoby z Londynu. No ale to był jego osobisty pomysł i Departament Stanu nawet jakoś specjalnie się do tego nie próbował odnosić. Zawiodły także nadzieje polskie związane z senatorem Arthurem Vandenbergiem. No, to był jeden z bardziej wpływowych członków delegacji amerykańskiej w San Francisco. No taki powiedziałbym dzisiaj, dzisiejszym językiem hardkorowy republikanin, zajmujący zawsze twarde stanowisko wobec Związku Sowieckiego, a jednocześnie senator ze stanu Michigan, gdzie miał no, liczny polski elektorat, był podobno bliskim przyjacielem Franka Januszewskiego, wspomnianego już. Przed rozpoczęciem konferencji on deklarował, znaczy wypowiadał się po pierwsze negatywnie na temat postanowień krymskich, a po drugie deklarował zgłoszenie poprawki do tego projektu z Dumbarton Oaks, który by umożliwiał Radzie Bezpieczeństwa badanie decyzji politycznych zapadłych w czasie wojny zagrażających przyszłemu pokojowi. No i potencjalnie to otwierało możliwość taką oto, żeby Rada Bezpieczeństwa zbadała, czy na przykład postanowienia jałtańskie nie zagrażają pokojowi i czy nie można by ich zrewidować. No taka konstrukcja prawna. Natomiast to z tych zapowiedzi nic nie wyszło. Tak? No, za sukces Vandenberga uważano to, że taka debata w sprawie Polski, która się odbyła 27 kwietnia, kiedy tam Mołotow zgłosił wniosek, żeby ten rząd lubelski czy warszawski został uznany za polską delegację, ten wniosek upadł. Tak? Natomiast po drugiej stronie mamy niebywale konsekwentne działania podejmowane przez Moskwę. Na zasadzie oczywiście tworzenia faktów dokonanych. Tutaj warto zwrócić uwagę na uznanie na początku 1945 roku, czyli jeszcze przed konferencją krymską Komitetu Lubelskiego za rząd Polski, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z tym rządem. Mimo no jakby sprzeciwu anglosasów, te sprzeciwy zostały całkowicie pominięte. Później były konsekwentne noty dyplomatyczne, prywatne listy Stalina, że tu rząd polski to jest rząd warszawski, to on powinien być w San Francisco. Tak? Argument nie do zbicia. Sprawuje efektywną władzę nad terytorium, tak? Czyli jest rządem. Tak? Jest rządem. I wola Polaków jest taka, żeby ten rząd, który sprawuje efektywną władzę nad polskim terytorium, był reprezentowany w San Francisco.
Później Związek Radziecki zainspirował też wniosek, który złożył Jan Masaryk, tak? Szef delegacji czechosłowackiej o zaproszenie tego rządu. Natomiast tu to nie zostało. Ten wniosek został oddalony. Mołotow próbował nawet jakby wytargować zaproszenie rządu lubelskiego w zamian za swoją zgodę na zaproszenie do Narodów Zjednoczonych rządu Argentyny, która była uznawana za państwo faszystowskie i właściwie bardzo późno, dopiero pod koniec marca, wypowiedziała wojnę Niemcom. To nie przeszło. Natomiast ewidentnie delegacja sowiecka testowała Amerykanów, jak daleko może się posunąć w swoich żądaniach. Jeżeli nie napotykała realnego oporu, a nawet co najwyżej jakiś werbalny sprzeciw, to szła dalej, wysuwała kolejne dalej idące żądania. Natomiast Brytyjczycy, Amerykanie pozornie też konsekwentnie opowiadali się za realizacją formuły jałtańskiej, natomiast faktycznie nie potrafili albo też nie chcieli przejąć inicjatywy w tej sprawie i ograniczyli się właściwie tylko do reakcji na kolejne te jednostronne działania i fakty dokonane, tworzone przez Stalina. Podejmowano też wysiłki w celu tuszowania rozbieżności i unikania konfrontacji anglosasko-sowieckiej. I tak należałoby ocenić tak zwaną rezolucję SPAKA, czyli podjętą z inicjatywy premiera Belgii, przyjętą przez Narody Zjednoczone deklarację, która wyrażała współczucie i podziw dla narodu polskiego, jednocześnie nadzieję, że niebawem zostanie wyłoniony rząd polski, reprezentatywny, który będzie mógł w tej konferencji zauczestniczyć. Natomiast jak słusznie zauważył ambasador Cichanowski, to było ciche uznanie uchwał krymskich w sprawie Polski przez ogół Narodów Zjednoczonych. I proszę Państwa, jeżeli kiedykolwiek w ogóle istniała szansa zmiany polityki anglosaskiej wobec Związku Sowieckiego, to było to bezpośrednio po ujawnieniu w dniu 3 maja 1945 roku przez Mołotowa tego, co się stało z 16 przywódcami Polski podziemnej. Proszę Państwa, mimo wszystkich sympatycznych gestów, tak, i wszystkich nadziei, jakie Anglosasi mniej lub bardziej szczerze wiązali z tym powojennym ładem, to był jednak duży wstrząs. I dla Stettiniusa, i dla Edena. Są relacje, które mówią, jaka była reakcja pierwsza Stettiniusa, i człowiek wyglądał, jakby w niego po prostu strzelił piorun. Nie wiedział, co powiedzieć. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, tu była możliwość wykorzystania tego propagandowo. Była możliwość zmiany kierunku opinii publicznej, tak? Wpłynięcia w określonym kierunku na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. To był znakomity pretekst, tak, żeby zrobić taki shift, tak? A gdyby oczywiście ktoś chciał to zrobić. Churchill doskonale zdawał sobie sprawę z tego i uznał to za taki ostateczny dowód złej wiary Moskwy. I w liście do Trumana, bo już prezydentem był już wówczas Truman, proponował usztywnienie stanowiska wobec Stalina. Proponował, żeby nie wycofywały się na przykład wojska alianckie, aliantów zachodnich z zajętych terytoriów, żeby stworzyć pewien argument przetargowy, tak? Żeby zastosować to, co jest fundamentalną zasadą w jakiejkolwiek polityce zagranicznej, czy w jakimkolwiek biznesie, tak? Give and take. Czyli coś dajemy i coś otrzymujemy, żeby mieć jakieś argumenty. Proponował dwustronne spotkanie. Tutaj była już mowa o tym planie unthinkable, tak? Czyli wywarcia swego rodzaju militarnej presji na Związku Sowieckim. To jest na razie rzecz mało znana pewnie, ale to już była skrajność pewna. Natomiast Truman kompletnie to zignorował i nie wykazał zrozumienia dla tych pomysłów. I właściwie taką cezurą pewną to jest połowa maja. Bo w połowie maja Truman zadecydował pod wpływem swoich doradców, a właściwie doradców Roosevelta, a tych jeszcze starych, dobrych doradców z czasów przedjałtańskich, o wysłaniu swoich specjalnych emisariuszy. Do Londynu miał pojechać Joseph Davis, a do Moskwy miał pojechać Harry Hopkins. Proszę Państwa, nawet jeżeli nie są prawdziwe twierdzenia niektórych badaczy, że Harry Hopkins był szpiegiem sowieckim po prostu, to z całą pewnością był pożytecznym idiotą. I nawet Churchill w swoich wspomnieniach uznaje go za osobę jednoznacznie prosowiecką. I w tym momencie wiadomo było, że już jest po wszystkim, tak? Że Stany Zjednoczone wracają do swojej polityki
no powiedziałbym, ugody, co najmniej ugody z Związkiem Sowieckim. Ustępstw, tak? Tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej powstał w Moskwie 21 czerwca 1945 roku. To było zbyt późno, żeby jego przedstawiciele mogli zdążyć do San Francisco na podpisanie karty. Karta została podpisana kilka dni później, przy czym sygnatariusze karty zdobyli się na taki gest wobec nowego rządu, w ostatniej chwili zmieniając brzmienie jednego z artykułów, dzięki czemu Polska uzyskała status członka pierwotnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Między podpisem przedstawiciela Peru, a przedstawicielem Arabii Saudyjskiej, po angielsku Saudi Arabia, tak, było miejsce Poland i tam było puste miejsce dla Polski. Ostatecznie tą kartę podpisał w październiku 1945 roku Wincenty Rzymowski, minister spraw zagranicznych tymczasowego rządu jedności narodowej. Proszę Państwa, ten pusty fotel na konferencji w San Francisco to jest taki wymowny i pouczający przykład praktycznego zastosowania takiej fundamentalnej, chociaż niepisanej zasady prawa międzynarodowego, które mówi, że normy tego prawa międzynarodowego, także normy traktatowe mają zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy jest to zgodne z interesem silniejszej z wysokich układających się stron. Wszystkie zastrzeżenia w zasadzie, które były formułowane przez Polaków w stosunku do projektów Dumbarton Oaks, okazały się słuszne. Wizja Roosevelta, marzenie o harmonijnej współpracy mocarstw kształtujących losy świata w ramach powszechnej organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, no, która w tym okresie 1945 roku, a pewnie i wcześniej, była najważniejszym celem polityki amerykańskiej, dla której poświęcono de facto zasady demokracji, prawa narodów do samostanowienia, ona nie miała szans realizacji. ONZ nie stała się polem współpracy, nie zrealizowała podstawowego celu, dla którego została powołana. Nie zapobiegła żadnemu z konfliktów. Nie zapobiegła rozwiązywaniu konfliktów przy użyciu siły lub przy użyciu groźby wykorzystania siły. Powstała kosztowna fasada, która maskowała uprawianą przez mocarstwa właśnie politykę siły i politykę stref wpływu. I być może dobrze się stało, że polski rząd, legalny, prawowity polski rząd nie brał udziału w tworzeniu tej organizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za referat i poproszę teraz następnego panelistę, pana doktora Pawła Fiktusa, aby przedstawił swoje wystąpienie. Oddaję panu głos, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Przedmiotem mojego wystąpienia jest, w jaki sposób interpretowano postanowienia umowy jałtańskiej. Umowa jałtańska, proszę państwa, w polskim dyskursie prawa międzynarodowego, publicznego była wręcz traktowana tak troszeczkę po sierocu, ponieważ główny punkt odnosił się do umowy poczdamskiej. Jednakże w jednych interpretacjach, chociażby w interpretacji profesora Alfonsa Krawkowskiego, padło pytanie, czy w ogóle umowa jałtańska, czy w ogóle mówimy o umowie jałtańskiej. Czy jest to w ogóle akt prawa międzynarodowego? Otóż w jego ocenie dokument, jaki został opracowany w Jałcie, noszący de facto nazwę sprawozdania z konferencji w Krymie, nie ma żadnych przeszkód, aby uznać go za umowę międzynarodową. Do tej kwestii jeszcze wrócimy na przykładzie tez profesor Krystyny Marek. W ocenie poznańskiego badacza prawa międzynarodowego za tą tezą przemawiają chociażby zwroty zawarte w tymże akcie, jak osiągnęliśmy porozumienie, uzgodniliśmy, jesteśmy zdecydowani, deklaracją niniejszą ponownie stwierdzamy. W przeciwieństwie do aktu opracowanego w Jałcie, postanowienia poczdamskie noszą już bardziej konkretną nazwę wskazującą na akt prawa międzynarodowego, czyli uchwały poczdamskie. Jednakże w tym akcie również zawarto zwrot konferencja osiągnęła porozumienie, zwrot charakterystyczny dla aktów prawa międzynarodowego. Dokonana przez Krawkowskiego analiza słowna wynika z faktu, że forma umowy międzynarodowej powinna mieć ścisły związek z treścią, wartością prawną oraz zasadami interpretacyjnymi. Odnośnie pozycji Polski w umowie jałtańskiej, Krawkowski uznał, że Polska była przedmiotem tejże umowy, gdyż po pierwsze nie brała udziału w opracowaniu jej postanowień, jak i nie figurują pod jej tekstem stosowne podpisy jej przedstawicieli. Aczkolwiek umowa jałtańska zawiera szereg postanowień jednostronnych w stosunku do Polski i w ocenie polskiego prawnika dające możliwość złagodzenia
tego jednostronnego stanowiska. I tak pod koniec rozdziału czwartego zawarto zwrot: sygnatariusze sądzą, że we właściwym czasie trzeba będzie zasięgnąć opinii polskiego rządu tymczasowego jedności narodowej. Konsultacja ta ma dotyczyć przyrostu terytorialnego, który ma przypaść Polsce na zachodzie i północy. Dla porównania w rozdziale dziewiątym umowy poczdamskiej znajduje się zwrot, że zasięgnięli opinię zdania rządu tymczasowego. Mimo że umowa jałtańska, jak i umowa poczdamska są zaliczane do umów zamkniętych z uwagi na sygnatariuszy tychże aktów, w ocenie Krawkowskiego konstrukcja umowy zamkniętej dopuszcza również i udział innych państw, ale dotyczy to sytuacji, kiedy dana umowa zamknięta przysparza korzyści państwom trzecim. Kluczowy zapis umowy jałtańskiej, jak i późniejszej umowy poczdamskiej odnosił się do kwestii granic, granic na zachodzie i granic na wschodzie. W przypadku granicy polskiej na zachodzie Krawkowski uznał, że był to zapis bardzo ogólny, rozwinięty dopiero w umowie poczdamskiej. Natomiast innym kluczowym elementem był przebieg granicy wschodniej. I tu, proszę Państwa, bardzo ciekawa informacja, ponieważ analizując cały dorobek profesora Krawkowskiego już w okresie powojennym, w latach 45-49, zaobserwowałem taką bardzo mocną, może zbyt dosadne słowo, ale pewną krytykę właśnie postanowień odnośnie granicy wschodniej, czego w polskim piśmiennictwie, zwłaszcza na terenie Polski, praktycznie nie było. W przypadku granicy zachodniej, jak wskazał Krawkowski, postanowiono, że konieczne będzie zasięgnięcie opinii polskiego rządu. Natomiast w przypadku granicy wschodniej brak było analogicznego zapisu. Kolejna różnica dotyczyła faktu, że granica zachodnia zostanie ostatecznie ustalona podczas konferencji pokojowej. Natomiast w przypadku granicy wschodniej również takowego zapisu nie było. Odnośnie interpretacji postanowień jałtańskich, w ocenie Krawkowskiego kluczową rolę odgrywał zwrot consider, czyli rozważać, pojawiający się przy zapisach dotyczących umowy, dotyczących granicy zachodniej. Jego brak odnośnie granicy, zapisów dotyczących granicy wschodniej definitywnie przesądzał o tym, że podczas rokowań poczdamskich zakończonych uchwałą poczdamską do kwestii granicy wschodniej już nie powrócono. Odnosząc się do kwestii granicy wschodniej, Krawkowski uznał, że w postanowieniach jałtańskich została ona określona co do zasady. Przemawia zatem teza, że szczegółowa delimitacja została później ustalona w obrębie od 5 do 8 km odchyleń na korzyść Polski. Z kolei szczegółowa delimitacja nastąpiła na podstawie umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Jednakże owym marginesem błędu właśnie był ów teren o szerokości 5-8 km. Z kolei szczegółowa delimitacja granicy zachodniej nastąpiła właśnie na podstawie umów jałtańskich i poczdamskich, gdyż państwo niemieckie na obecną chwilę nie istniało jako podmiot prawa międzynarodowego, ale jako przedmiot. Jednakże już w tym okresie, okresie tuż powojennym, Krawkowski wskazał, że ten stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie. Należy mieć na uwadze to, że o ile Niemcy są teraz przedmiotem prawa międzynarodowego, za jakiś czas staną się podmiotem prawa międzynarodowego i na arenę międzynarodową prędzej czy później wrócą. W swym wywodzie Krawkowski również zawarł stwierdzenie, że, cytuję, na podstawie takiego rozumowania trudno byłoby udzielić odpowiedzi prawnej, dlaczego delimitacja granicy wschodniej Polski miała być inną treść i moc prawną, a delimitacja granicy zachodniej Polski również inną treść i moc prawną. Odpowiedź byłaby tym trudniejsza, że zarówno umowa jałtańska, jak i późniejsza umowa poczdamska zostały podpisane przez tych samych sygnatariuszy. Krawkowski analizował treść umowy poczdamskiej na podstawie aktów zarówno sporządzonych w języku rosyjskim, jak i w języku angielskim. I w przypadku tekstu sporządzonego w języku angielskim zwrócił uwagę na wspomniany wcześniej zwrot consider, czyli rozważać, który przesądził w jego ocenie o przebiegu granicy wschodniej i do której już później nie wracano. Aczkolwiek w przypadku terenów na zachodzie, które zostały przyłączone do Polski, zawarto zwrot w umowie poczdamskiej, że nie będą one stanowić radzieckich stref okupacyjnych i w tym przypadku treść w języku angielskim brzmiała should not be considered. Tak więc w tym punkcie polski badacz zwrócił uwagę, że poruszamy się wokół jednego słowa consider, który w tym wypadku uległ zmianie. To jest bardzo dziwna sytuacja, że na przestrzeni dosłownie bardzo krótkiego okresu czasu przy tych samych sygnatariuszach ten zwrot jest interpretowany bardzo, bardzo rozmaicie. Analizując umowę jałtańską, Krawkowski wskazał na bardzo istotną kwestię, a mianowicie zasadę ekwiwalentu. Zasada ekwiwalentu, która miała uzasadniać ów przyrost, jaki Polska miała uzyskać na zachodzie. Zasada ekwiwalentu miała być traktowana w rozumieniu prawnym, jak i gospodarczym. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, no to w tym wypadku pod koniec lat 40., 50. ciężko jeszcze było mówić o jakiejś sensownej analizie. Jednakże w przypadku zasady ekwiwalentu
Klawkowski uznał, że może być to istotny punkt do korekty granicy zachodniej, aczkolwiek tylko i wyłącznie z korzyścią dla Polski. Jeżeli kwestia granicy wschodniej została już przesądzona, tak w tym przypadku umowa jałtańska, jak i umowa poczdamska, którą tworzyły nową koncepcję państwa polskiego opartą na dorzeczach Wisły oraz Odry, Polska ma prawa do wysunięcia roszczeń odnośnie poprawek granicznych. Poprawek granicznych, które w tym przypadku uwzględniają zasadę ekwiwalentu, dotyczyłyby tylko i wyłącznie takiej sytuacji, która by przyniosła Polsce jakieś jeszcze korzyści. Klawkowski składał na to jedna, zwrócił uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt, a mianowicie oparcie granicy tylko i wyłącznie na linii rzeki Odry, to znaczy tak, żeby rzeka Odra była w granicach Polski. I druga kwestia, którą zasygnalizował już w latach 45-47, dotyczyła kwestii Pomorza Zachodniego, kwestii ujścia Odry oraz kwestii Szczecina. Jak wiadomo, Szczecin był taką kartą przetargową gdzieś między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną i przez 50 lat Polski Ludowej, jak to się mówi, mieliśmy nóż na gardle, co z tym Szczecinem będzie, czy będzie w Polsce, czy nie. W latach 45-55 zauważyłem, że wybuchł w polskim dyskursie prawa międzynarodowego pewien taki spór odnośnie interpretacji postanowień jałtańskich. Klawkowski był wtedy niewątpliwie postacią dominującą i w pewnym momencie doszło, proszę Państwa, takiego sporu pomiędzy Klawkowskim a Jerzym Sawickim. Jerzy Sawicki jest to postać może jeszcze niezbyt dokładnie zbadana i przybliżona, ale to był taki dyżurny prawnik ówczesnej władzy, sługa wierny i pokorny. Jak trzeba było uzasadnić zmiany legislacyjne, że są najlepsze, najważniejsze w bloku wschodnim, to Sawicki to zrobił. Jak trzeba było napisać opinię prawną, że to Niemcy mordowali w Katyniu, to Sawicki to zrobił. To jest osoba bardzo ważna, która w pracy Odpowiedzialność Niemiec, a nasze prawa do ziem odzyskanych wysunął Sawicki kilka tez, które stanowiły później punkt sporu pomiędzy nim a Klawkowskim, odnosząc się właśnie do postanowień jałtańskich. Przede wszystkim Sawicki uznał, że Rzesza Niemiecka jest winna zbrodni wojennych i jest przestępcą. Takie słowa wtedy padły. Stosunek do Niemiec musi być uregulowany na płaszczyźnie postulatu pokoju międzynarodowego oraz koniecznie zastosowanie środków zabezpieczających wobec Niemiec w postaci odebrania ich baz. Te bazy to właśnie miały być tereny, które zostały przyłączone do Polski, czyli Śląsk i Pomorze Zachodnie, bo z tych baz następuje atak Niemiec na pozostałe państwa. Klawkowski bardzo krytycznie się do tej tezy odniósł, stwierdzając wówczas, że jest to jakaś dziwna mieszanina elementów prawa karnego z prawem międzynarodowym publicznym. Po pierwsze, środki zabezpieczające jest to termin, który występuje tylko i wyłącznie w prawie karnym. W prawie międzynarodowym publicznym taki środek nie występuje. Ponadto Niemcy nigdy nie zostały uznane za przestępcą. Takiego zwrotu nie ma w umowie ani jałtańskiej, ani poczdamskiej. Nikt nie mówi, że Niemcy jako państwo są przestępstwą i tego typu tezy są niedopuszczalne. Pan profesor Kornat w swoim referacie przytoczył postać Tytusa Komarnickiego. Ja pozwolę sobie zauważyć, że Tytus Komarnicki w swojej pracy Jałtański rozbiór Polski w świetle prawa narodów również starał się znaleźć kilka rozwiązań prawnych w oparciu o orzecznictwo Trybunału Haskiego, dzięki któremu można byłoby podważyć sens umów jałtańskich. W pierwszej kolejności uznał, że powołanie rządu jedności narodowej, wybory do Sejmu i zmiana granic są nielegalne i nieważne. Wskazał uwagę w aspekcie terytorialnym na pewien kazus, jaki się wydarzył w latach 30., a mianowicie Norwegia w roku 31 oświadczyła, że zajmuje tereny Grenlandii Wschodniej, wskazując, że są tak zwane terra nullis. W odpowiedzi na to rząd duński, który był suwerenem nad terenem zależnym od Niemiec nad Grenlandią, zgłosił protest do Trybunału Haskiego. Trybunał Haski orzekł, że nastąpiło zajęcie bezprawne tego terenu. Sądzę, że ten przykład, jaki podał Komarnicki, jest przykładem bardzo błędnym, ponieważ, proszę Państwa, po pierwsze, poruszamy się na terenie skutym lodem i śniegiem, gdzie aktywność ludzka jest po prostu minimalna. Tereny, które zostały gdzieś mniej więcej wyznaczone, natomiast w przypadku Polski i Związku Radzieckiego ta granica była bardzo dokładnie wyznaczona na podstawie traktatu ryskiego. I analizując przebieg granicy opartej na traktacie ryskim, trudno jest doszukać się jakiegoś obszaru, który miałby status terra nullis albo który budziłby wątpliwości odnośnie przebiegu tejże granicy. Sprawa kolejna dotyczyła, to już w ogóle jakiś taki dziwny przykład, kwestii wolnocłowych oraz terytorium Gex na terenie Francji, gdzie Francja pozwoliła sobie ustanowić komory celne. W konsekwencji Trybunał Haski nakazał likwidację tychże komor celnych.
W ocenie Tytusa Komarnickiego przytoczone orzeczenie Trybunału Haskiego wskazywało, że układ wielkich mocarstw, cytuję, oraz akcja jednostronna jednego z nich nie mogą przekreślać prawa małego państwa bez jego zgody. Wskazane wyroki Trybunału Haskiego wskazują, że odmawia on skutków prawnych aktom międzynarodowym wydanych z pogwałceniem prawa narodów. W konsekwencji dochodzimy do stanu, kiedy to działania danego państwa będące działaniem sprzecznym z prawem narodów wywołuje konieczność przywrócenia stanu pierwotnego, czyli oddania zajętego terytorium. Uważam, że te przykłady są troszeczkę chybione, ponieważ w pierwszym przypadku mówimy de facto o terra nullis i w konsekwencji doszło do wytyczenia granicy pomiędzy Grenlandią a Norwegią. Z kolei kolejna kwestia to już ma w ogóle aspekt sprawa celnego i interwencja Trybunału Haskiego, który stanął w obronie Szwajcarii, wcale nie musi przesądzać, że nagle Trybunał Haski w analogiczny sposób stanie w obronie Polski i zajętych terytoriów. Przede wszystkim Komarnicki uznał, że umowa jałtańska ma dwa aspekty. Aspekt polityczny i aspekt prawny. Aspekt polityczny dotyczy sytuacji, kiedy Polska stała się pod wpływem Związku Radzieckiego, i aspekt prawny, czyli podział Polski oraz włączenie ziem Polski do Związku Radzieckiego. Aczkolwiek Komarnicki w swej analizie prawnej nie odnosił się do kwestii ziem zachodnich. Bardzo ciekawą tezę wysunęła pani Krystyna Marek, pani profesor, szczerze mówiąc, niezbyt mocno akcentowana w nauce prawa międzynarodowego publicznego w latach 80. Ja przypuszczam, że pani profesor Marek wróci chociażby w dwóch następnych referatach w dniu jutrzejszym. Przede wszystkim wskazała na to, że w momencie wybuchu II wojny światowej Polska była państwem niepodległym. Natomiast po roku 1945 uznała, że Polska ma status, tutaj podała słowo wakum prawno-państwowe, wakum, czyli próżnię prawno-państwową. Wskazała na to przede wszystkim, że na kwestię granic. O ile, że po roku 1945 Polska wyszła nie ze zyskiem, ale ze stratą. Sprawa kolejność to była kwestia rządu, mianowicie uznając przy tym, że rząd i forma wyboru rządu stanowi atrybut każdego państwa. Natomiast w tym wypadku kwestia rządu została przesądzona w umowach jałtańskich i poczdamskich, co jest niedopuszczalne. W swej analizie profesor Krystyna Marek również wskazała na to, co wcześniej powiedział pan profesor Kornacz, że mianowicie w umowie jałtańskiej nie ma tych postanowień końcowych. Ona tu mówiła o klauzulach końcowych, które by określały zasady oraz tryb wprowadzania w jej życie. Inne mankamenty to przede wszystkim to, że cała Wielka Trójka, czyli Churchill, Roosevelt i Stalin, nie mieli pełnomocnictwa właściwych organów. Ponadto niektóre zwroty w tejże umowie są zwrotami, jak to ona określiła, zwrotami z gumy oraz mające charakter jakichś osobistych deklaracji, co przesądza na tym, że ten akt prawny nie może być uznany za umowę międzynarodową. Proszę państwa, odnoszę się do tej tezy, no trudno teraz wysunąć i lansować koncepcję, że umowa zawarta w Jałcie nie jest umową międzynarodową. Przede wszystkim Jałta nie jest mitem, jak głosi chociażby jedno ze słów naszej konferencji, jest aktem prawa, który funkcjonuje w obrocie prawnym. Jednakże, proszę państwa, tu się kłania kwestia właściwej interpretacji tychże postanowień. Analizując cały dorobek z lat 50. mamy, proszę państwa, do czynienia z taką bardzo dziwną sytuacją, że mówiąc o postanowieniach jałtańskich, de facto polska nauka do roku 89 ograniczała się do kwestii granic, zwłaszcza do kwestii granicy zachodniej, i dosłownie z jednego zdania przeskakiwaliśmy na drugie zdanie, a mianowicie na tezy z polskiej myśli zachodniej. Pojawiała się kwestia granicy, czyli granica na Nysie i na Odrze. Jednocześnie pojawia się kwestia, czyli powrót tych ziem do macierzy, kwestia ziem piastowskich i tym podobnie. W pewnym sensie to troszeczkę wypacza i zamula tą interpretację tychże postanowień, ponieważ de facto te postanowienia jałtańskie zostały stanowią jakby pewien argument, który potwierdza tą właśnie polską myśl zachodnią, i zostały na przykład bardzo skrupulatnie wykorzystane przez myśl naukę radziecką. Otóż, proszę państwa, w Polsce można było zapoznać się z pracami dwóch profesorów prawa radzieckiego, Kryłowa i Korzenkowa. Korzenkowa, jeśli dobrze zapisałem. Tutaj zwracam uwagę na dwie prace: Walka Związku Radzieckiego o zasady prawa międzynarodowego oraz Twórcza rola Związku Radzieckiego w słusznym
podziale terytorialnym. Prace bardzo obszerne, panowie bardzo często pojawiali się w periodykach prawniczych. Jednakże, proszę państwa, analizując chociażby kwestię umowy ołtańskiej, ja tutaj spotkałem się z tezą właśnie o powrocie ziem piastowskich. No, oczywiście jest to absurd, ponieważ umowa ołtańska takich zwrotów nie ma. Tam nie ma nic mowy o piastach, nie ma mowy o macierzy i tak dalej. Ale oni to skrupulatnie wykorzystali. Osoba, która to czyta, to odnosi wrażenie o wspaniałym geście, że to wszystko, to co było kiedyś nasze, nasze prastare, historyczne ziemie, dzięki Związkowi Radzieckiemu wracając. Taka jedna bardzo ciekawa uwaga. Te prace są bardzo obszerne, bardzo szczegółowe. Można się zapoznać, jak to Związek Radziecki walczył o niepodległość wysepek na Oceanie Spokojnym. Natomiast w ogóle nie ma żadnej informacji odnośnie interpretacji postanowień ołtańskich w przymiocie granicy wschodniej, czyli granicy polskiej, granicy wschodniej. Niewątpliwie umowa w Jałcie, umowa winna nadal stanowić pewien punkt badawczy, a przede wszystkim punkt tylko i wyłącznie typowych badań prawno-międzynarodowych. Nie może być konsolidowana, nie może być utożsamiana z polską myślą zachodnią, ponieważ w jakim stopniu wypacza na ten proces badawczy. Ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę i odsyłam do późniejszej publikacji pokonferencyjnej. Dziękuję. Rozpoczynam dyskusję. Proszę zgłaszać się, jeśli macie państwo jakieś pytania, uwagi do referatów. Proszę bardzo, może zaczynając od pana Sławka Łukasiewicza. Bardzo dziękuję za przede wszystkim oba referaty, bo wydaje mi się, że takie prawne i ścisłe podejście do tematu jest bardzo potrzebne, żeby uporządkować pewne pojęcia i też, żeby zadać nowe pytania. Jałta widziana z perspektywy prawa małych narodów, co postulował, ja przypomnę, jeszcze Adamierze Czartoryckie w XIX wieku w słynnych swoich esejach, jakby prowokuje do zadania takiego pytania. Znaczy, jak zagwarantować to prawo małych narodów? Bo jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówił Paweł Ziętara, że jest ta niepisana zasada, że decyduje tak naprawdę silniejszy i jakby prawo międzynarodowe działa na jego korzyść, a mniejszy naród, mniejsze państwo, słabszy uczestnik tych negocjacji jest po prostu pomijany, jest przedmiotem, tak jak też słyszeliśmy, no to wtedy jak, czy w ogóle istnieje jakakolwiek gwarancja prawa tych mniejszych państw, mniejszych narodów. Przychodzi mi do głowy jeszcze taka koncepcja Zbigniewa Jordana z drugiej połowy lat 50. Państwo światowe, gdzie on właściwie jakby przewidywał powstanie jakiegoś takiego systemu, ogólnoświatowego systemu nadzoru, kontroli tego, co się dzieje na świecie, no, ale wiem doskonale, że dzisiaj też jest z tym kłopot. To jest jakby jeden komentarz, ewentualnie jeśli dałoby się to jeszcze jakoś wyinterpretować, znaczy, czy prawo międzynarodowe odpowiada na pytanie, jak gwarantować to prawo małych narodów, to byłbym wdzięczny za odpowiedź. I druga rzecz, która z Jałtą wydaje mi się nierozerwalnie się wiąże. Czy prawnicy rozważali taki scenariusz, że rzeczywiście jakby odrzucamy układ jałtański, tudzież w jakiś sposób zostaje on zerwany, przestaje, jakby świat przestaje honorować te porozumienia. I teraz jakie to ma konsekwencje dla Polski? Międzynarodowe. To znaczy, czy to jest korzystne dla Polski, czy nie? Czy odrzucenie Jałty w sensie prawnym, czy jakby zaprzeczenie jakby tej prawie że dopowiedzianej granicy zachodniej i niedopowiedzianej granicy wschodniej i wszystkim innym regulacjom, łącznie z rządem i tak dalej, czy to ma, czy prawnicy jakby rozważali w ogóle tego typu dylemat? Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję. Jak rozumiem, działamy według tego systemu, co przed przerwą, czyli zbieramy pytania, a potem obaj paneliści się do nich ustosunkują. Pani profesor Gmurczyk-Wrońska również się zgłaszała, już przekazuję mikrofon. Dziękuję. Tutaj do tych dwóch referatów, ale też no, w pewnym sensie będący kontynuacją wcześniejszej części. Znaczy tu, co mówił pan doktor Ziętara, że oczywiście i to, co też pojawiało się wcześniej, że tutaj Stalin testował w dużym stopniu stronę zachodnią, jak może się dalej daleko posunąć. Ja bym jeszcze dodała, on nie tylko bezpośrednio ich testował, ale również poprzez kontakty czy zawiązania
zawieranie umów z innymi państwami też w jakiś sposób na anglosasów wpływał. No tutaj podam przykład podpisania tego układu z 10 grudnia 1944 roku z Francuzami, kiedy chodziło o to, żeby Francja uznała PKWN, no, który wiadomo, że nie był jeszcze uznawany przecież na arenie międzynarodowej, bo nie był jeszcze i rządem nawet. Natomiast to, na co się zgodzili Francuzi, oczywiście nie uznanie, tylko wymiana delegatów, ale jak się śledzi te rozmowy wtedy na Kremlu i czyta się, jakie tam słowa padały, no to było wręcz powiedziane, no albo uznacie, albo właściwie no tutaj sprawa tego podpisania układów tej stanęła pod znakiem zapytania. Francja zgodziła się na wymianę delegatów. I jeszcze jedna rzecz, która też tutaj się przewijała, że na ile też ci politycy zachodni zdawali sobie z tego sprawę, no, jakim dyktatorem jest, jakim politykiem jest Stalin. No, ja tylko jeszcze jedną rzecz przypomnę, której wszyscy oczywiście państwo wiedzą, ale może należałoby tutaj to zaakcentować, bo słowo też Katyń tutaj padało. Przecież strona zachodnia, Brytyjczycy doskonale wiedzieli, kto w Katyniu był mordercą. Przecież my mamy też tutaj, państwo się powołujecie, że przecież my dzisiaj mamy taką ilość dokumentów i możemy to wszystko udokumentować. Jakie były przecież rozmowy prowadzone polsko-brytyjskie, czy w ogóle tą sprawę wyciągać, prawda, wtedy, kiedy w 1943 roku to już wypłynęło i kiedy są naciski Churchilla właśnie na Sikorskiego, żeby o tym zamilczeć, prawda. Ja tylko może tutaj, no nie chcę, żeby to zabrzmiało jako usprawiedliwienie Churchilla, bo to absolutnie nie o to mi chodzi. Ja może tylko odsyłam tutaj do książki Jacka Tebinki, kiedy on opisuje Churchilla, a sprawa polska, kiedy on opisuje jedno z przyjęć wydanych przez Stalina właśnie w czasie jednym z konferencji, kiedy tam mówi, że jak Niemcy będą pokonane i właściwie no należy je jakoś ukarać, należałoby właściwie tak demonstracyjnie przed plutonem egzekucyjnym iluś tam Niemców, a 50 rzucił jako przykład, żeby ich po prostu rozstrzelać. I w tym 50 tysięcy, przepraszam, oczywiście 50 tysięcy, jasne, ma pan rację, dziękuję. I w tym momencie Churchill wychodzi. I oczywiście tam później z dokumentów wiemy, no tutaj cały czas miał w pamięci sprawę Katynia. No oczywiście to nie usprawiedliwia jego, prawda, chodzi o pewien gest. Natomiast chodzi o to, ja chcę tylko zaakcentować, że strona aliancka bardzo dużo wiedziała. Dalej, tak samo przecież oczywiście możemy mieć tutaj różne rzeczy mówić na temat polityki Roosevelta i tak dalej. Oczywiście my też dzisiaj wiemy, że Roosevelt nie zawsze też może wcielał też w życie, że tak powiem, na tych spotkaniach w czasie właśnie posiedzeń Wielkiej Trójki, nawet to, co zostało ustalone w gronie jego doradców. Tutaj właściwie te rozbieżności, one istniały i tutaj w dużym stopniu były to też takie samodzielne decyzje Roosevelta, ale to jest oczywiście inny problem. I jeszcze ostatnia rzecz, co też tutaj w tych ostatnich referatach ciągle powraca, bo mamy taki tytuł konferencji, to znaczy właśnie Jałta, rzeczywistość, mit, pamięć, że oczywiście to jest też przykład konferencji i tych konferencji z czasów wojny i to, co się właśnie dzisiaj też dzieje, że to jest cały czas traktowanie właśnie Rosji, czy na Związku Sowieckiego, czy teraz Rosji właśnie jako mocarstwa, z którym się negocjuje podział świata. Pomimo tego, że się właśnie niby ma się tą wiedzę, co to jest za mocarstwo, jaką politykę prowadzi, przez bardzo długi czas przecież byliśmy cały czas napompywani wręcz propagandą też w Polsce, że to jest państwo, które jest właśnie demokratyczne, że to jest państwo, z którym możemy normalnie prowadzić politykę. I to jest też ciągłość, która jest przecież z okresu jeszcze międzywojennego. Ja tylko przypomnę lata 30., kiedy się z Rosją Sowiecką też, wręcz zabiegano o Rosję Sowiecką, wciągnięcie jej do polityki europejskiej. Już nie wspomnę o tym, że byli przecież w Lidze Narodów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Bardzo proszę, profesor Kornat. Proszę państwa, ja chciałem taki krótki komentarz tylko dodać do bardzo ciekawego ostatniego referatu. Słusznie mianowicie jego autor wspomniał o tym, że świętej pamięci profesor Krystyna Marek nie jest osobą zbyt dobrze znaną w Polsce. Owszem, no, listy z ziemi berneńskiej, czyli korespondencja z Jerzym Stępowskim jest może znana jakiejś części inteligencji polskiej. W każdym razie
Była to postać dużej wagi. Zmarła w roku 89, wykładała w Genewie prawo międzynarodowe. I takie tutaj moje wspomnienie małe. Otóż goszcząc jakiś czas temu w Szwajcarii, w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, który obchodził 150-lecie swojego ustanowienia, właśnie spotkałem sporo prawników szwajcarskich z Uniwersytetu Genewskiego, którzy wypowiadali się o niej z dużą taką rewerencją, bym powiedział. Także to dobrze się stało, że jej nazwisko tak nie da się zaprzeczyć, związane z tematem naszej dzisiejszej konferencji było tutaj poruszone. Napisała zarówno po francusku książeczkę Retour au Yalta, jak też artykuł, który był przedmiotem rozbioru krytycznego doktora Fiktusa, który o tym nam mówił. Natomiast tak trochę odnosząc się, nie będąc prawnikiem oczywiście, do tego ważnego pytania, które tutaj postawił nasz kolega dr Łukasiewicz. Nie mam wrażenia, żeby wypowiedzenie Jałty cokolwiek mogło zmienić, poza tym, co powiedziałem sam w swoim referacie. Mianowicie, gdyby to się stało w pewnym momencie zimnej wojny, byłoby to czynnikiem, pewną moralną deklaracją, ale w sensie faktów nic nie mogłoby, w warstwie faktów niczego by zmienić nie mogło. I tyle. Także moim zdaniem gimnastyka prawników jest po prostu pewnym tylko ćwiczeniem umysłowym, które może służyć myśli politycznej i niczemu więcej. Tak to widzę. Dziękuję. Dziękujemy. Podaję mikrofon pani. Pani się zgłaszała. Dziękuję. Irena Lasota. Ja mam dopiero jutro pod wieczór, ale chciałam dwie rzeczy. Pierwsza to jest jakby kontynuowanie właśnie pytania doktora Łukasiewicza. Co by się stało, gdyby odwołać Jałtę? Więc moim zdaniem to będzie chyba o tym mowa też jutro przy referatach o tym, kiedy jak Polonia próbowała, czy grupy w Polsce próbowały odwoływać Jałtę. I tu jest taka rozbieżność. To znaczy Jałta jest w Polsce i w krajach bałtyckich, w innych krajach czymś bardzo ważnym, podczas kiedy w Stanach Zjednoczonych normalnie nawet nie wiedzą, o czym my mówimy. To znaczy, co to znaczy odwołać Jałtę? Jałta była 100 lat temu, po niej nastąpiło masa innych aktów prawnych, które już dawno, na przykład różne umowy międzynarodowe o tym, o niezmienianiu granic i tak dalej, o samostanowieniu narodów. Także dla prawników i polityków amerykańskich, ja odczuwałam, że właśnie ta Jałta jest, dotyczy konkretnych faktów, natomiast prawnie nie ma to nic do roboty. Natomiast bardziej chciałam się odnieść do tego, co mówił pan doktor Ziętara, który wspomniał o różnych wpływach na Roosevelta, na Churchilla. Wydaje mi się, że głębsza znajomość tak zwanych Venona Papers, czyli dokumentacji dostępnej, właściwie ciągle coraz bardziej dostępnej na temat wpływów KGB, GRU, Związku Radzieckiego, zwłaszcza na Amerykanów, bo Venona dotyczy tego, ale mamy też dokumenty na temat Brytyjczyków, wskazuje na to, że właściwie cała konferencja w Liwadii, w Jałcie, była grana znaczonymi kartami. To znaczy już wiadomo, że nie tylko wszędzie były podsłuchy. To zostało udokumentowane z dokumentów ze różnych archiwów, Mitrochina i innych, że nawet najbardziej intymne rozmowy były podsłuchiwane i że Stalin doskonale wiedział, co będzie grane, co będzie powiedziane następnego dnia. Ale też, że doktor Ziętara wymienił dwa nazwiska, Harry Hopkinsa i Joe'a Davisa. Harry Hopkins właściwie w tej chwili w historiografii amerykańskiej nie ma właściwie wątpliwości co do tego, że był i członkiem partii komunistycznej i że jego główną rolą było wpływanie na Stettinusa, sekretarza stanu. Z kolei, proszę? Nie rozumiem.
Był aktywnym członkiem partii komunistycznej, który za pomocą, tam są te różne pseudonimy, z samej Jałty niejaki Aleś, który zna się był Hisem, codziennie podawał informacje na temat tego, co się działo. I zwróćmy uwagę, że w tym samym czasie w Waszyngtonie, w ambasadzie jest i Kim Philby, i Donald McLean, czyli też agenci sowieccy, którzy potem jadą w różnych okresach do Moskwy. Na pewno jest to bardzo warte uwagi. Był okres, zanim otworzono Venona Papers, że uważano, że ci, którzy o tym mówią, to są paranoicy, psychopaci, lustratorzy, czy cokolwiek się chciało powiedzieć. Natomiast teraz nie ma wątpliwości, że Jałta była kontrolowana. Druga rzecz, którą moim zdaniem można by dodać więcej i sprawdzić, to jest rola... chyba nazwisko jego w ogóle nie padło, Oskara Langego, który był bardzo wpływowy w Stanach Zjednoczonych i który w pewnym momencie osiągnął właściwie nieoficjalną pozycję ambasadora między Rooseveltem i Stalinem, i to już przed Jałtą, i wycofał się, że tak powiem, z emigracyjnego rządu właściwie prawie na styku już, o ile pamiętam, po Jałcie. Razem to, że Oskar Lange, nie wiem, czy był agentem, czy po prostu jeździł do Moskwy i rozmawiał szczerze ze Stalinem, to już są sprawy techniczne. I wspomagał go w tym również cała siatka polskich komunistów w Stanach Zjednoczonych, które jednak głównie zajmowało się tym, żeby przekazywać informacje do Moskwy. I innym z nich był Bolesław Gebert, który również odgrywał w okresie Jałty rolę. Więc po prostu chciałam powiedzieć, że te Venona Papers dotyczące Jałty przynoszą nowe rzeczy i były ciekawe się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Nie widzę innych głosów. Ze swej strony chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze też dwiema czy trzema uwagami. Po pierwsze, pojawiała się już kwestia suwerenności w referacie wstępnym, którego wysłuchaliśmy, i to jest oczywiście temat, którego nie zamierzam rozstrzygać, bo też no, nie wydaje mi się to możliwe, ale chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz dotyczącą suwerenności w warunkach emigracyjnych. No, to już na pewno panowie, którzy są prawnikami i którzy za chwileczkę będą się ustosunkowywali do tych naszych wypowiedzi, przedstawią to, czy mogą to przedstawić w sposób bardzo systematyczny, ale jak wiadomo, istnieje szereg atrybutów tej suwerenności. Część z nich w warunkach emigracyjnych istnieje, no nie wiem, chociażby wojsko, ambasadorzy, szyfry, uznanie międzynarodowe, no ale w praktyce to jednak o tym wszystkim decyduje ta realna siła polityczna, realpolitik, prawda? No bo znane są właśnie z II wojny światowej te przypadki krajów, które... czy właściwie nie krajów, tylko akcji emigracyjnych, które nie miały no, jakiegokolwiek tytułu, można powiedzieć, tak, do zyskania uznania międzynarodowego. Wymienię dwa przykłady. To, po pierwsze jest to przykład czechosłowacki, czy też czeski i słowacki najpierw, a dopiero później czechosłowacki. Po drugie oczywiście francuski, tak, akcja emigracyjna de Gaulle'a, która była absolutnie no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego uzurpacyjna. Później się to wszystko zmienia. Kontrprzykład to jest Polska, która dysponuje pełną suwerennością, jakby zagwarantowaną tym zapisem w Konstytucji pozwalającym przenieść uprawnienia prezydenckie w wypadku wojny, i jakby wiemy, jak się to kończy. Słyszeliśmy o tym, jak mocarstwa no, interpretowały właśnie suwerenność polskiego rządu emigracyjnego w roku 1945. Druga uwaga jest drobiazgiem, ale no, takim, który chyba jednak warto trochę skorygować. Mianowicie Szczecin po 1945 roku, o czym pan, panie doktorze, powiedział. No, ja to tak odebrałem, że Szczecin przez cały ten okres powojenny tkwił w jakimś takim vacuum iuris, co wydaje mi się jednak troszkę nadinterpretacją, no bo po pierwsze był układ Zgorzelecki pomiędzy Polską a Republiką Demokratyczną, Niemiecką Republiką Demokratyczną, który delimitował tę granicę. Po drugie, no od 70 roku również układ pomiędzy
PRL, a Republiką Federalną, który też jakoś tą granicę pośrednio, jak wiadomo, nie na wieczne czasy, tylko do momentu zjednoczenia państwa niemieckiego, ale też określał. To byłoby tyle z mojej strony. Jak rozumiem, panowie pewnie będziecie mieli teraz ochotę ustosunkować się do tych głosów, które były wypowiedziane. Zacznę w kolejności referatów, czyli oddaję mikrofon panu doktorowi Ziętarzowi, a potem panu doktorowi Wiktusowi. Bardzo dziękuję. Ja spróbuję pokrótce się odnieść do tych głosów na tyle, na ile udało mi się je odnotować. Profesor Łukasiewicz mówił o tym, co zrobić ze stosunkami międzynarodowymi w sytuacji takiej, że jak zabezpieczyć interesy mniejszych państw. Być może mój głos będzie niepopularny, ale moim zdaniem tych interesów się nie da zabezpieczyć. Czy nie istnieje system prawa międzynarodowego powszechnego, który by gwarantował mniejszym państwom pełną suwerenność i realizację ich interesu narodowego. Taki system światowy to jest utopia. No, próbował to stworzyć prezydent Wilson z marnym skutkiem, bo ta próba, którą podjął Roosevelt, to już była zupełnie inna próba, ponieważ ona była oparta na strefach wpływów, na takiej koncepcji four policemen, tak, że to są cztery wielkie mocarstwa, które będą się ze sobą dogadywać, a reszta ma słuchać i potulnie wykonywać to, co te cztery mocarstwa sobie postanowią. Oczywiście te mniejsze państwa mogą mieć ewentualnie czasami prawo opcji, to znaczy przyłączyć się do tego bądź też innego mocarstwa, natomiast to jest z definicji ograniczone. Więc tutaj znów wracamy do kwestii, powiedziałbym, takiej ograniczonej, no nie bójmy się tego słowa, na pewno ograniczonej suwerenności, tak, że mniejsze państwa muszą dokonywać wyborów pod czyją opieką, pod czyimi skrzydłami chcą realizować swoje narodowe interesy. Tak. Naturalnie czasami nie mają tego wyboru, ale to jest zupełnie inna kwestia. Ja mówię o takiej sytuacji, kiedy mają na przykład dobre położenie geopolityczne i mogą sobie wybierać. Różnie się zdarza. Jeżeli chodzi o kwestię odrzucenia Jałty, no to naturalnie w dużym stopniu to byłby gest czysto symboliczny. No, w sensie, w płaszczyźnie prawa międzynarodowego on nie miałby żadnego znaczenia. Ja zresztą mam zasadnicze wątpliwości, o czym za chwilę będę mówił, czy w ogóle porozumienie jałtańskie należy rozpatrywać w kategorii traktatu międzynarodowego. Tutaj myślę jednak mimo wszystko, że byłoby to istotne, gdyby na przykład w latach 50. prezydent Eisenhower zdecydował się na taki krok i złożył oświadczenie, że oto Stany Zjednoczone odstępują od Jałty. Tak, gdyby zrealizował to jako jeden z elementów głoszonej przez siebie polityki wyzwolenia, rollback i tak dalej. No to byłby akt symboliczny, ale to też miałby określony wymiar polityczny. No, też jakoś to by pewnie pomagało budować taki jednoznaczny front przeciwko tej opresji sowieckiej, która tutaj w krajach za żelazną kurtyną miała miejsce. Natomiast co do kwestii formalno-prawnych, no to zostawały porozumienia poczdamskie przecież. Zostawały te porozumienia dwustronne. Delimitacja granicy, czyli porozumienie rządu warszawskiego z rządem sowieckim. No i te porozumienia, czy porozumienie właśnie zgorzeleckie, traktat zgorzelecki, później traktat z 70 roku z Republiką Federalną Niemiec. I one, te porozumienia dwustronne, te granice przynajmniej tymczasowo wyznaczały, a po 89 roku te traktaty zostały potwierdzone. Więc w tym momencie dodatkowo został zawarty traktat z Republiką Federalną już zjednoczoną, tak, po inkorporacji NRD. No i tutaj właśnie sprawa jest zamknięta w tym momencie. Jeżeli chodzi o poruszaną przez panią profesor kwestię Katynia, to oczywiście Amerykanie też wiedzieli na temat tego dokładnie, co się wydarzyło w Katyniu i właśnie parę tygodni przed śmiercią bodajże, nie chcę tutaj dokładnych dat wskazywać, ale Roosevelt osobistą decyzją zabronił publikacji raportu przygotowanego przez kapitana armii amerykańskiej na temat tego dokładnie, co się w Katyniu stało. Znakomicie sobie zdało sprawę z tego. Natomiast co do stanu wiedzy anglosasów, to znalazłem taką
i śmieszną, i straszną informację znajdującą się w raporcie Office of Strategic Studies. To jest z pierwszej połowy maja 1945 roku, w momencie, kiedy Mołotow właśnie ujawnił tą informację, że tych 16 Polaków przybywa w Moskwie. I OSS daje najważniejszym politykom amerykańskim raport, z którego wynika, że w zasadzie spora część z tych 16 to są faszyści albo kryptofaszyści. I proszę Państwa, to jest niesłychanie ciekawa rzecz, bo ja pytanie, skąd to się wzięło? Przecież to jest tekst jakby żywcem wyjęty z depeszy Mołotowa, tak? Czy z jakiegoś listu Stalina. Skąd panowie z OSS mieli takie informacje? Kto im tych informacji udzielił? Kto ich inspirował? No, rzecz absolutnie zdumiewająca. I nawiązując do tego, co mówiła pani Irena Losota, przypomnę taki quiz. Kto był sekretarzem konferencji w San Francisco? Alger Hiss. No? No to też nie jest przypadek. Jeżeli chodzi o te akta Venony, no to właśnie ta informacja, o której mówiłem, że Hopkins domniemanym był agentem takim, no, że tak powiem, rejestrowanym, tak? Nie współpracownikiem, nie agentem wpływu, tylko regularnym agentem, no to właśnie jest wyciągnięta z tych akt Venony. No, czy tak było istotnie, czy on rzeczywiście był tylko agentem wpływu albo był takim pożytecznym idiotą, ja nie chcę tego przesądzać, nie widziałem tych akt. Proszę Państwa, jeszcze jest istotna dla mnie niezbywale kwestia. Być może ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat, chętnie usłyszę, jak to było naprawdę. Kto personalnie przygotowywał tak zwany draft, czy wording, czy dokładne brzmienie porozumień jałtańskich w kwestii Polski? Bo wiadomo, że tych trzech starszych panów to zaakceptowało, ale oni tego nie pisali. To pisali jacyś prawnicy, jacyś specjaliści, jacyś eksperci, przynajmniej powinni. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, kto to zrobił osobiście. Ponieważ te porozumienia są napisane tak niebywale niechlujnie i tak niebywale niestarannie i pozostawiają tak wiele miejsca do rozmaitych interpretacji i nie zawierają praktycznie żadnych gwarancji ich realizacji, o czym tu już była zresztą mowa, że to, no, oględnie mówiąc, budzi zdumienie. I jeszcze dwie kwestie. Tutaj do pana doktora Fiktusa się zwracam. Pierwsza to jest właśnie to, czy rzeczywiście porozumienia jałtańskie były traktatem. A proszę zwrócić uwagę, że traktaty międzynarodowe są zawsze ratyfikowane przez Senat Stanów Zjednoczonych. Porozumienie jałtańskie nigdy nie były ratyfikowane. Więc pytanie, jak to traktowali Amerykanie? Pytanie, czy rzeczywiście Roosevelt jako prezydent Stanów Zjednoczonych mógł zaciągać istotnie zobowiązania w imieniu Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Z czego to wypływa? Bo istnieje pogląd, ja szczerze mówiąc ten pogląd podzielam, że to tak naprawdę było prywatne porozumienie. Tak? Oni się czuli obowiązani to porozumienie honorować. Natomiast gdyby na przykład Harry Truman powiedział, FDR nie żyje, mnie tam nie było. Nie wiem, co oni tam podpisali, na co się zgodzili. Zresztą Mołotow wyraźnie sugerował, że na przykład Roosevelt zgodził się na pewne interpretacje dotyczące formuły polskiego rządu, tylko tego nie zapisano. I gdyby Truman powiedział, nie chcę tego honorować. To jest prywatne porozumienie poprzedniego prezydenta. Myślę, że ta teza byłaby do obrony. I jeszcze jedna rzecz. To już taka troszkę specjalistyczna, ale zapytam. Jest coś takiego jak pactum in favorem tertii, tak? Czyli pakt na korzyść państwa trzeciego. Strony, podmioty prawa międzynarodowego spotykają się i postanawiają, że zawierają traktat bez udziału państwa trzeciego, ale to państwo trzecie ma jakieś określone korzyści z tego tytułu. No i w pewnym sensie to, co podpisano w Poczdamie, to było pactum in favorem tertii na korzyść Polski. Tak? Polska dostała ziemie zachodnie, chociaż nie podpisywała tego porozumienia. I to jest okej, tak? Prawo międzynarodowe to dopuszcza. Pytanie, czy może być porozumienie na niekorzyść państwa trzeciego? Bo proszę Państwa, wydaje się to dopuszczalne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z agresorem, państwem przestępczym, tak jak to niektórzy próbowali mówić, co jest oczywiście absurdem, jak w wypadku Niemiec czy w wypadku Japonii. Ale proszę Państwa, czy taki pakt na niekorzyść państwa trzeciego jest możliwy w sytuacji alianta, sojusznika? No? A niewątpliwie postanowienia jałtańskie
takim paktem na niekorzyść państwa trzeciego były, abstrahując od formuły rządu, tak, przyjmujemy maksymalnie przychylną dla wysokich układających się stron interpretację, że chciały to porozumienie zrealizować, rzeczywiście miałyby być wolne i nieskrępowane wybory. Ale jest bezsporne, że porozumienie jałtańskie były porozumieniami na niekorzyść Polski w tym sensie, że ewidentnie zmniejszały terytorium Polski. Tak? Nie chodziło tylko o przesunięcie granic, ale od początku było wiadomo, że Polska będzie terytorialnie uszczuplona. Nie wiadomo było o ile, ale było wiadomo, że jest uszczuplona. I pytanie, czy z punktu widzenia zasad prawa międzynarodowego taki, zakładając, że to był w ogóle traktat, tak? Że to jest dokument, traktatem nie był, tak? Że to jest porozumienie, które jest ważne w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Czy biorąc pod uwagę to, że to było porozumienie na niekorzyść państwa trzeciego, czy takie porozumienie można uznać za wiążące? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już przekazuję panu mikrofon, ale nie mogę się powstrzymać, żeby tytułem komentarza wobec tego, co pan powiedział, dodać, że wcześniej, że no oczywiście precedensy w XX wieku były na niekorzyść państw trzecich. 1938 rok Monachium, ale przedtem jeszcze tajna dyplomacja brytyjska w czasie I wojny światowej i faktyczny rozbiór Imperium Osmańskiego dokonany z Włochami, tak? Więc no takie precedensy były, nikt ich nie kwestionował tak naprawdę. Jeśli chodzi o prawników. Już biegnę do pana. Jugosławia, tak, oczywiście. Dziękuję. W pierwszej kolejności może odniosę się do kwestii Szczecina. Może faktycznie w moim referacie to zabrzmiało zbyt ogólnie, że ten Szczecin się pojawił jakiś punkt sporny, który gdzieś tam przez te 50 lat toczyliśmy jakieś boje, walki i tak dalej. Tu ma pan rację, wszystkie akty międzynarodowe de facto określały tą granicę. Jednakże proszę pamiętać, że ten Szczecin był takim punktem de facto zapalnym, chociażby te słynne wizyty Chruszczowa i jakieś takie jednozdaniowe deklaracje, że jak się nam nie spodoba, to wróci z powrotem do NRD. To odsyłam chociażby do bardzo takiej ciekawej pracy pana Włodzimierza Kalickiego, Ostatni Niemiec Wielkiej Wojny. W bardzo obszernym rozdziale opisał te wszelkie nasze zmagania, wszelkie nasze perypetie, które toczyły się praktycznie do ostatnich dni Honeckera odnośnie Szczecina. Pytania pana doktora Łukasiewicza, czy istnieje gwarancja dla małych państw? Tu słusznie zauważył mój przedmówca, że jest to takie stworzenie ładu utopijnego. De facto czegoś takiego nie możemy i nie mamy i nie ma sensu. Tutaj owszem pojawiła się propozycja oparcia małego państwa o kogoś silniejszego. Oczywiście tu przykładów mamy bardzo, bardzo wiele, ale ja tu pozwolę sobie zadać pytanie, o jakim małym państwie mówimy? Bo małe państwo nie jest równe innemu małemu państwu. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy nagle Luksemburg albo Liechtenstein znajduje się w jakichś perypetiach międzynarodowych. Oczywiście jego pozycja będzie pozycją o wiele mocniejszą, aniżeli małej Mołdawii, o której przypuszczalnie niedługo też społeczność międzynarodowa może machnie ręką, jak gdzieś tam jakaś część zostaje okrojona na rzecz Rosji. Tak więc ja tutaj stworzenie jednolitego jakiegoś systemu opartego na traktatach międzynarodowych jest utopią, bo te traktaty międzynarodowe, jak pokazuje historia dyplomacji, były zrywane, będą zrywane i tak dalej. Natomiast tu jest pytanie szczegółowe, o jakich małych państwach mówimy. Sądzę, że państwo nie jest równe państwu. Jedno państwo małe bardziej się obroni niż inne, w zależności od tego, co ma do zaoferowania na arenie międzynarodowej. Pytanie kolejne, rola prawników odnośnie odrzucenia Jałty. Jeśli chodzi w dyskursie prawniczym prawa międzynarodowego były kwestie krytykujące Jałtę, wykazujące jej niezasadność, nielegalność. Natomiast jeśli chodzi o tezę o odrzucenie Jałty, ja z tym kimś się nie spotkałem. Ja tu zwracam uwagę na element pośredni Jałty, bo się mówi Teheran, Jałta, Poczdam. I gdzieś na końcu jest Poczdam, czyli ten efekt końcowy. Jak mówił Klawkowski czy Makowski, Jałta wprowadza zasady ogólne, które zostały później sprecyzowane w Poczdamie. I to, co też powiedział mój przedmówca w obrocie międzynarodowym, nawet jeżeli odrzucimy Jałtę, będzie to miało znaczenie tylko i wyłącznie moralne, natomiast w obrocie prawnym pozostaną porozumienia poczdamskie, a później porozumienia pomiędzy poszczególnymi państwami. Tutaj mówimy o tej granicy na wschodzie, gdzie był ten taki pas 5-8 kilometrów. On został później określony przez granicę, przez umowę polsko-radziecką, która obowiązuje do dnia dzisiejszego i sądzę, że to był taki raczej bardziej krzyk rozpaczy może i taki aspekt moralny na forum międzynarodowym. Odnośnie pytania
dotyczącego umów zamkniętych i z kwestią niekorzystnych porozumień. Proszę zwrócić uwagę, że stosując zasadę ekwiwalentu, w tym przypadku ta umowa, jaka była umową w Jałcie i umową w Poczdamie, nie była przedstawiana jako na niekorzyść. Wręcz przeciwnie, starano się znaleźć tą zasadę ekwiwalentu, wykazać, że de facto Polska zyskała na tych przesunięciach granic. Owszem, na przykład wspomniany przez mnie Klakowski odcinał się od różnych analiz gospodarczych, stwierdzając, że to będzie późniejszym jakimś tam przedmiotem badań. Jednakże w tym wypadku ta umowa zamknięta, która przysparzała suma summarum Polsce niekorzyść, bo ten obszar zajęty przez Związek Radziecki był niewątpliwie większy niż obszar, jaki dostaliśmy, był jakby tak zakrywany właśnie tą zasadą ekwiwalentu, ukazaniem tej wyższości i tego rozwinięcia tych ziem odzyskanych. Odnośnie kwestii charakteru umowy jałtańskiej, to co wspomniałem na przykładzie profesor Marek, że jest to umowa bardziej, nazwijmy sobie kolokwialnie, towarzyska, zawarta pomiędzy osobami, które nie mają pełnomocnictw. Sądzę, że jest to jakiś punkt do dalszej dyskusji właśnie, czy jest to de facto umowa międzynarodowa. Klakowski powiedział, tak, jest to umowa międzynarodowa, z której przechodzimy do umowy poczdamskiej, która określa to i to. Marek wykazał faktycznie to, co pan mój przedmówca stwierdził, że te osoby nie miały pełnomocnictw, nie zostały upoważnione do podpisywania. Chociażby analiza słowna postanowień jałtańskich wyraźnie wskazuje, że one mają charakter taki bardziej osobisty, bardziej towarzyski. Ja w tym punkcie może nie odpowiem na to pytanie. Sądzę, że jest to punkt do jakichś większych analiz i większych po prostu dyskusji. Czy jest to umowa prawa międzynarodowego, czy jest to porozumienie półprywatne. Tak więc dziękuję bardzo. Tak, już oddaję, proszę. Tak, dosłownie dwa zdania. Proszę Państwa, tutaj ciągle pada nazwisko Harry Hopkinsa. Ja tylko może powiem, że oczywiście ja, no, tak jak tutaj Państwo, no, nie mam dokumentów, które by mi bezpośrednio wskazywały, jaka była jego rola wobec Związku Sowieckiego. Natomiast ja, no, też tak jak Państwo tutaj przypuszczają, że tutaj, no, wiele jest takich poszlak, które no, do pewnych wniosków mogą nas prowadzić, aczkolwiek tutaj musimy być bardzo ostrożni jako historycy, nie mając dokumentów. Natomiast jako taki przykład też podam, no, mówię, korzystając z tego, że ten czas później jest bardzo ograniczony, że Harry Hopkins pod koniec stycznia 1945 roku, czyli przed jeszcze rozpoczęciem obrad konferencji w Jałcie, pojechał do Paryża i spotkał się z de Gaulle'em i z ministrem spraw zagranicznych Bidoltem, ale tutaj jako, znaczy mówię tutaj w tym kontekście, że być może tutaj strona sowiecka również wykorzystywała właśnie, no, nie wiem, czy swoich ludzi, czy osoby, które w jakiś tam sposób były im przychylne, żeby też w jakiś tam sposób też naciskać później na stronę anglosaską, trzymając gdzieś tam powiedzmy tego no powiedzmy dawnego sojusznika, ale gdzieś tam w tyle i na zasadzie pewnych właśnie takich akcentów, które powiedzmy później summa summarum mogły mieć jakieś znaczenie także dla takich rozmów już przy okrągłym stole. I to na zasadzie tylko powiedzmy pewno dorzucenia właśnie do Harry Hopkinsa. Dziękuję. Dziękujemy za ten komentarz. Proszę Państwa, w takim razie ogłaszam przerwę. Spotykamy się za godzinę.